Dziś i jutro odbywają się uroczystości 80-lecia utworzenia Armii Krajowej, która scaliła polskie podziemie zbrojne i konspiracyjne. To największa tego typu organizacja zbrojna w Europie. Uroczystości 80. rocznicy powstania Armii Krajowej rozpoczęły się mszą świętą w Katedrze Polowej. Błogosławieństwem dla Polski byli żołnierze Armii Krajowej. Powstanie Armii Krajowej to jedno z najważniejszych przecież wydarzeń w walce o wolność naszej ojczyzny podczas II wojny światowej. Powiedział biskup Polowy Wojska Polskiego ksiądz biskup Wiesław Lechowicz. Przed grobem nieznanego żołnierza oficjalne uroczystości rozpoczęły się w samo południe mazurkiem Dąbrowskiego. Przewodniczący Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy szefie urzędu, sędzia Bogusław Niziński, odczytał przesłanie żołnierzy AK do młodego pokolenia. Mówił o poświęceniu żołnierzy polskiego podziemia. Dziś pozostała nas garstka spoglądających na rzeczywistość z wyżyn sędziwego wieku, dumnych z dokonań, ale też zatroskanych o przyszłość naszych dzieci, wnuków i prawnuków. Armia Krajowa była siłą zbudowaną na woli walki o wolną Polskę, podkreślił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Gdyby nie postawa żołnierzy Armii Krajowej, nie byłoby później Solidarności, a gdyby nie było Solidarności, nie byłoby dziś wolnej Polski. A więc to przesłanie, ta postawa stanowiła fundament, na którym zbudowana została dzisiejsza wolna Polska. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk przypomniał, że Polska była pierwszym krajem, który stawił czoła dwom totalitaryzmom, niemieckiemu i sowieckiemu. Od pierwszego dnia wojny na wszystkich frontach walczyliśmy za naszą i waszą wolność. Polska dała wielką daninę krwi, walcząc o to, aby Europa, aby świat były wolne od totalitaryzmów. Do uczestników uroczystości list upamiętniający 80. rocznicę powstania AK skierował prezydent Andrzej Duda. Odczytała go szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych. Tutaj wyrażamy narodową dumę i oddajemy cześć rodakom, którzy przez wieki mężnie, odważnie i z poświęceniem walczyli o odzyskanie własnego państwa oraz bronili i strzegli jego granic. W uroczystościach udział wzięli także kombatanci żołnierze AK, którzy tak wspominają lata wojenne i powstanie Armii Krajowej. Wtedy wszyscy żołnierze zrozumieli, że są armią, a nie jakąś tam, jak to się mówi, cywilbandą. Oznaczało troszkę nadzieja, że doczekamy wolnej Polski i że Armia Krajowa pomoże nam zwyciężyć. 14 lutego 1942 roku naczelny wódz generał Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Utworzona 75 lat temu AK jest uważana za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie.